Jeśli chcesz wygrać tego skina, należy zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, w komentarzu napisać trade link i użyć mojego kodu na stronie. A teraz zapraszam do oglądania. Siemaneczki, ziemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. I dzisiaj jesteśmy w takim nietypowym filmiku, ponieważ nie będzie to żaden opening ani nic, ale będzie to Pick 'em Challenge, ponieważ jak możecie wiedzieć, Boston już, Elite Boston jest właśnie, będzie za 23 godziny zaczął się pierwsze mecze, więc będziemy sobie dzisiaj obstawiać fazę wstępną. I tak, zanim jeszcze zaczniemy, to tutaj Spectrum 2 leci na właśnie... O, przeleciał P250, super. I jak wypadnie coś dobrego, to znaczy, że o Jezu, że się sprawdzi, ale wypada niestety GCSG łowca, więc może być kiepsko z tym pikemem. Więc, a jeszcze trochę ten ścina, bo dopiero CS-a uruchomi, więc dobra, lecimy. I tak, czekajcie, nie to, halo, halo, nie to. Czemu ja tu mecze moje wziąłem, dobra. Jedna z dwóch drużyn, która awansuje bez porażki z fazy wstępnej, więc tutaj zdecydowanie myślę, że faworytem będzie Face Clan. Niektóre naklejki mam już kupione. Jak najwyżej, jak będę chciał coś tam obstawić jeszcze, to sobie dokupię, bo tam pieniążki jeszcze mam. I dobra, jedna z dwóch drużyn, która odpadnie bez wygrania żadnego meczu. Ja tutaj bym obstawił Vega Squadron. W Krakowie tutaj obstawiłem Vega też 0-3 i tutaj Pick Siat. Ale tutaj myślę, że Vega coś powinno ukąsić na tym majorze, więc ja tu pomimo wszystko postawię na Quantrum na 0-3, że przegrają. No i co, teraz 7 drużyn, które awansują z fazy wstępnej. To lecimy od góry. G2 myślę, że na easy. Cloud9. Oni mają pecha do tych majorów, ale... ale jakoś myślę, że powinni jakoś bez tutaj trudności wyjść. Natus Vincere też ostatnio miarę dobrze gra, więc myślę, że też na easy. Mousesport raczej też. I tak, tutaj sobie Liquid zostawię, bo nie jestem pewny co do tego. Damy Envias. Jeszcze tutaj dwie drużyny nam zostały. Myślę pomiędzy Sprout, Space Soldiers i Team Liquid i Renegades. Flipside raczej chyba nie wyjdzie, mi się wydaje. Mimo wszystko postawiłbym na to Sprout, ale dam mimo wszystko na Renegades, ostatnio też bardzo dobrze gra, więc będzie to szalone, ale myślę, że Renegades może sobie dać właśnie radę. I ostatnią drużyną, którą właśnie obstawię, to będzie Space Soldiers albo Team Liquid, myślę tym, ale dam chyba pomimo wszystko Team Liquid. Więc tak oto wygląda mój właśnie pick'em. Do pierwszych meczów zostały 23 godziny, więc przekonam się, czy mniej więcej będą się sprawdzać. Envias będzie grał z Team Liquid, więc tutaj któraś z drużyn na pewno przegra. Ale myślę, że pomimo wszystko Liquid jakoś da radę z tej grupy wyjść. Face Clan, no to tutaj zdecydowany faworyt do 3-0. No i co? Tak wygląda mój pick'em. Niedługo tutaj będziemy obstawić sobie fazę pucharową, również jak i playoffy, więc tam możecie czekać sobie, bo ja na pewno to wrzucę, bo chcę po prostu to trofeum, więc sami będziecie mogli obstawić sobie tak jak ja. Specjalistą jakimś nie jestem, ale myślę, że tutaj te drużyny jakoś powinny sobie dać radę, tak jak obstawiam właśnie. No i co? Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i piona.